Dobra, nie ma co zlegać jak z tymi znowojami. Trzy. Tutaj więcej. Strzał w głowę zabija, nieważne z jakiej pukawki. Siema, jestem Piechol, to jest Eli, to jest Gina. Wbijamy dalej. Pytanie, czy ktoś był jeszcze? Są osłony, będą i oni, coś czuję. Dobra, ale może w sumie troszeczkę szybciej. Co my tu mamy? Czyli nie widzieli nas. Dobrze. A gdzieś oddziarsko się przeturlałem? Przeczołgałem. Chyba, że teraz mnie wykryją. Nie, chyba okej, okay, chyba dobrze. No może uda mi się ich zajść. Oj. Gina, czy... no. A. Dobra. Ale nie widział, tylko pytanie. Dobra, nie wierzę, nie widział mnie. Pytanie... szlak. Szlak, 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 szlak. No to dupa. Ale street, nie wierzę! Nie, trzeba tylko głowy, tylko i wyłącznie głowy. Albo użytek z rurki. No pięknie działa, pięknie działa. Nie, ale nie wierzę w tego streeta, serio. Coś jest nie tak z moimi palcami, co jest grane? Dobra, nie widzieli mnie tutaj, z tej strony. Ja będą próbowali... A niech próbują. Wow! No nie wierzę! Dobra, czy strzałem musiałem ładować, mały kaliber, ale... No tamten dostanie. Albo butelką w łeb, albo kulkę w łeb. Kulkę w łeb. Nie, dobra, to nie nadrabia za nic z tego, co straciliśmy. Ej, ale w sumie... tak też można zrobić. Ale chyba Gina podziała sama. Dobra, pozbierajmy, co się tylko da. Kurde, kiepsko sterowanie u mnie. Jest mi bardzo przykro. Serio. W tym momencie to uwierz mi nieistotne. Teraz mam tylko cegłę. Nie wiem, dobra, coś jeszcze by się znalazło na pewno, ale... No, ta cegła póki co głównym narzędziem zbrodni będzie. Wybiegliśmy kawałek dalej? Nie. Dobra, w dobrym miejscu. Widzicie sprintem? Coś. Wydawało mi się połyskujące. Nie wiem co to. Więc lecimy dalej. Nie, ale coś jeszcze, no bo... No dwa pociski to mało. Chyba, że weźmiemy pod uwagę, że zacznę dobrze celować i dwa headshoty, ale... No jak widzicie, z tym bywa średnio. Zmień broń na jak... Przepraszam, na jaką? No przecież ta już jest, to po jaką prędzej tu? Nie, ale wydaje mi się, że o, to się przyda bardziej w tym momencie. Tutaj wystarczy trafić w korpus i już jest kuku. No nie, strasz mnie tak. Czemu wróciłem znowu do kucania? Szybko przejrzeć zwłoki. Ej, w sumie ja prawie zginąłem, tak na dobrą sprawę. Ale jak ty wyglądasz? No, troszeczkę posiniaczona. Nie, dobra, wybaczcie, a ja ją uleczę. W końcu mamy trzy apteczki. Tak, swoją drogą. Możesz użyć łaskawie, dziękuję. Może byśmy nie mieli przypadkiem okazji... O, kurde. Mieliśmy okazję teraz z kolei przetestować, ile tak właściwie odnawia moja apteczka. Skoro ze stanu mniej więcej połowicznego, bo coś tam podniosłem, prawie do pełnego. No, nie jest tak źle. Ej, czy to jest ten moment, kiedy będę mógł właśnie ulepszyć za mało tych nożyczek, kurde. Będę sobie ulepszył moją rurkę. Ale trzeba z niej robić lepszy użytek, bo to jest chyba jedno z wielu zabójstw, które tutaj padło z moich rąk. I właśnie było za pomocą rurki. A tak to 9 mm. Tu już by... byliśmy, ale nie do końca. Coś jeszcze jest. Nawet nie wiem, co to było. Ej, pada deszcz? Moment, to wygląda jakby tutaj właśnie to było to miejsce, gdzie spadła Gina. Gina? Nie, dobra. Kiedyś zapamiętam. Dobra, nie będziemy do nich strzelać apteczką, to na pewno. Może to, wysoka trawa, jakieś skradanie, coś wyczuwam. Aha. Ej, to nie jest Abby, chyba? Bo jeszcze tak to wczytuję save'a i strzelam. Znaczy, ale pytanie, skąd padły te strzały?
Moim zdaniem trochę lipne. Oj, 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 nara! Dobra, i teraz, dziob, od razu. Kurde, chwyć i po cichu! No. I w wysokiej trawie, już schowana. Dobra, ej, na szczęście głupio się nie podnosi. Dobra, a tutaj? Gdzie jest ten koleś, który poszedł pilnować kantyny bodajże? Max cegieł, to można wykorzystać. Czy to jest ktoś? Tam. Aha. Jakby tak rzucić cegłą w łeb. Dobra, tam drugi. Jegomość. Bo niewiasta, w sumie nie wiadomo. Dobra. Oby nikt mnie nie zauważył, kiedy ja się czołgam bez trawy. A to od tego może ta ikona była wcześniej przy klikaczu. Rzuć cegłą w łeb. Nie, ale nie teraz. Tego wydaje mi się da się capnąć po cichu. Miejmy nadzieję. Gdzie chwyć, wciągnij w trawę i za... Oj, dupa. Prawie. Nie, nie ma sensu się przymykać, po prostu gij. Dobra. Oj, oj. Oj, oj, oj. Dobra, no właśnie zginę. O, kurde, trzech. No. Z lewej sprawy. Czemu idzie centralnie na mnie? Czemu idzie centralnie na mnie? Czy to jest dobry moment na strzelbę? Jeszcze nie. Kurde, można. Może można było go capnąć. Ale dobra, to tak troszeczkę na widoku. Ale to trzeba załatwić szybko. Bardzo szybko. Ktoś tam nie widział chyba. Ktoś tu patrzy. O, o. Leż, 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 Eli, i się nie podnoś. Dobra, widziałeś, ale niewiele. Dobra, może teraz... Oj, frontalnie, na szczęście można. Ach, za szybko. Za szybko, za mocno. Oj, może lepiej, nie, może lepiej. Ej, główka. I bam! I bam! O, dobra. Ej, najlepsze jest to, że jak się zaraz położyłem, to już chyba... Gdzie ty tam poszłaś? Dobra, czyli rozumiem, że jest czysto tutaj, tak? Niepotrzebnie się czołga, niepotrzebnie, tak? No to rozumiem, że tego gościa, który był z tej strony, rozwaliłaś. A jak tak? No to może ma jakieś pociski ze sobą. No nie, póki co lepiej mi idzie używanie broni białej, zdecydowanie. No właśnie, czemu nie nasłuchałem jeszcze? Dobra, nikogo niby w pobliżu. Więc jak najbardziej mogę się przebiec. Obmacać tutaj zakamarki, poszukiwając czegokolwiek. O. Dobra, jakieś ulepszenie, niedługo. Choć to wspominam, tabletek mieliśmy akurat mało. Więc może jeszcze trochę. Dobra, to były śrubki, jakieś potencjalne ulepszenie. Owoc rozumiem został zjedzony chyba. Jeden segment zdrowia ewentualnie do przywrócenia pozostaje, ale nie zmarnuje na to apteczki. To na pewno nie. Max cegieł? Nie, alkohol. To bierz. Co? Czy ona albo strąciła butelkę, albo przeładowała butelkę z alkoholem, którą podniosłem? No bo to nie podniosłem pocisków do tej pukawki, żeby przeładować to, co trzymam w łapach w tym momencie. A dobra, widzę, bardzo, bardzo chcesz wejść na górę, no. Czemu nie? Ale może z tej strony. Tak dla odmiany, ja tam przeskoczę. Albo jakieś przejdę po dachu. Żebym się tam nie zapadł, kurde. No właśnie, pytanie, czy mogłem się skitrać tutaj na górze? O, coś mamy. Trochę alkoholu tutaj, no, ktoś przesiadywał, podejrzewam, raz na ruski rok. Wieczorami może. Mamy i butelkę, i alkohol. Też w butelce. Największym fatalem byłaby Eli złamała tej nogę, ale póki co największym fatalem i failem jest moje strzelanie. Sporadyczne headshoty, ale to dosłownie wtedy, jak już brakuje mi amunicji. Ale to znaczy, że jest taki moment po prostu, kiedy jak trzeba, no to trafię. Po prostu nie ma co pruć na szałaputa, dlatego szybko strzelność nigdy nie zainwestuj.
No co, wygląda by można było, no właśnie, postrzelać albo coś. Wiesz co, zaraz, za momencik. Bo już raz mnie kondygnacje ominęły. Kurde! Nie żyją, dobra, ale. Co? Tyle się skitrała. Jesteś w stanie ją zabić? Uła. Dalszy ciąg jestem w kiepskim miejscu. Ej, ale to już jest całkiem dobre miejsce. Ej, w sumie będę. Ooo! Mam nadzieję, że to się liczy jako wysoka trawa. Gdzie wszystkich chciało? No, idź sprawdzić najlepiej. Idź sprawdzić. No, tu na fuksie, tu na fuksie. Sprawdzimy to razem. Ale gdzie? Gdzie? Tutaj? Tu do mnie? Jak tu do mnie? To wybaczcie, ale skorzystam z tej okazji. No i. Dobra, tam. No, ta zeskoczy prosto na mnie, nie? Oby nie, oby nie, oby nie, oby nie, ale ja mam strzelbę. No, no i to się pięknie udało. Nie, żadna morda, żadne przesłuchiwanie. Dina, dobra. Będę musiał zapamiętać po prostu, że ta literka troszeczkę wcześniej w alfabecie. On to będzie skakał. Brook nie żyje. Ups. I chwycony od przodu. Nie, ale szarża całkiem dobra. W sensie, że co? Znalazłeś zwłoki? Ktoś załatwił próg! Z tego, co się o. No. Nie słyszę. Jak wy się nie widzicie? Hej! To nie jest śmieszne! Zostałaś tylko ty. Dobra, ale sorry, że. Dina nie została zauważona, to jest jakiś cud. Bo podejrzewam, że teraz jak tylko się wynurzę, to Eli od razu, momentalnie. No właśnie. No ale tak to się kończy. Uff. Ej, dobra, w sumie. No teraz! Myślisz, że to wszyscy? Wolę nie sprawdzać. Znaczy, już chyba wystarczająco sprawdziliśmy. Ej, to polowanie wyszło całkiem nieźle. Jeden zmarnowany pocisk. Też zmarnowany w sumie, nawet nie. No, powędrował w głowę. Więc jest okej. Okay. Nie, dobra, tą pukawkę warto. Znaczy każdą pukawkę warto trzymać, no i headshot zabija. Dobra, ale sprawdź to, sprawdź tamto. Tutaj śmierdzi progresem. Ale wcześniej śmierdziało progresem tutaj. Dobra, cokolwiek trzeba sprawdzić, ja to sprawdzę. Oho, ho, w tym sensie. Okej, okay, trzeba jej słuchać. Może nawet ciut częściej. Choć w sumie jakbym miał 6 pocisków w magazynku, to może bym zmarnował, zamiast czekać na headshota. Dobra, te drzwi, czy walimy na dół? Nie, no to nie Abby, nie ma co skakać. O. Nie ma co zwlekać. Z podnoszeniem takich rzeczy, z przetrzesywaniem takich, kurde, szafek, oto. Dobra, zobaczmy. Co my tam możemy? Możemy apteczkę, możemy mołotowa. Ej, czemu ja tego nie używam? Tutaj nie, nożyczki tylko brakują, ale okej. Okay. To w pierwszej kolejności. Choć Eli prawie pełne zdrowie. Ej, nie jest źle, serio. Tabletek 17, za mało. Fotografia i notatka. To się sprawdzi w najbliższym czasie. Okej, okay, tutaj nic więcej nie zrobię. Chyba, że ławeczka gdzieś tutaj będzie i się okaże, że mam sporo śrubek. O! Dobra, więcej materiałów, zaraz coś tam będzie można jeszcze zrobić. Nie wiem, do ulepszenia jeszcze trochę, to na pewno. Max butelek. Ej, jeszcze dwa uderzenia w rurce zostały, jakby co? Okej, okay, co my tu mamy?
Od tej pory zabijajcie wszystkich intruzów. Wyślij dodatkowe jednostki, by pomogły namierzyć drugą kobietę. Wróćcie do bazy przed nocą, przynieście wszystkie zasoby, jakie znajdziecie. Czyli taki rozkaz faktycznie poleciał. Tylko co, napisane na kartce, bez podpisu? Tak, mocno średnio jak na moje. Jak na rozkaz, to mógł sobie napisać ktokolwiek tak naprawdę. A widzę w WLF też jakaś tam hierarchia militarna. No w sumie to gwarantuje jakiś tam porządek. Jakiś tam. A w takich czasach nie wiem, czy głosowania demokratyczne dałyby radę. Serio. Opieszałość mogłaby kosztować już życie, albo całą grupę nawet. Znowu apteczką mnie destrzelał. A tędy? W sensie, którędy? Tędy? A czemu by nie? Żeby nikt nie dostał kulki w łeb. Tak z nienacka. No nie, no nie, przecież kolejna akcja z... No, już myślałem, że będą mieli karabin maszynowy. Jak w jedynce. Psy! O, nie! Nie! Musimy znaleźć się z dala od tej szkoły. Szybko. Z dala od tych psów. Musi tu być jakieś zejście na ulicę. No pewnie kim gdzieś jest, ale ja najdalej od psów. Nie chcę być zmuszony do zabicia psa, ale ja wiem, że to będzie musiało nastąpić. No ci powiem. No dobra. Czemu nie? Żebyśmy nie podzielili losu Abby. Dobra, odsuń się. Dzio! O kurde. Widzę, jak jestem od razu do Walking Dead, mi się przypomina, od Telltale. No, ktoś na takiej właśnie akcji zginął. Nie będę mówił kto. W sumie właśnie, zginął czy nie zginął? Nie, chyba wszystkie rozwinięcia scenariusza powodowały, że tam postać ginęła. Nie, dobra, nic nie mówię. Może ktoś jeszcze nie grał, jakby co polecam. The Walking Dead od Telltale. W sumie każdy sezon spoko. Dobra, w głąb mieszkania. Więcej zapasów. Jakaś szmata. A to właściwie 1/4 szmaty. O, to spoko jakiegoś gracza. Albo informatyka. Tu posiadanie komputera nie zmusza od razu do bycia graczem. Jak masz konsolę, to raczej tam w Wordzie nie napieprzasz, ale z kompem możesz. Czemu nie? Cardio. Coś, czego mi brakuje. Co dużo fajnie. Czyli to ten koleś, który bardzo szybko biega, czy nigdy się nie męczy? Okej. Okay, to już wiedziałem. No średnio, bo 60 i 60. Pedro Rojas, bo tak to się czyta, pewnikiem, był długodystansowym biegaczem, który marzył o zwycięstwach, ale zawsze przegrywał o włos, kiedy Spark zaoferował mu niewyczerpaną wytrzymałość w zamian za zgodę na poddanie się eksperymentowi, w którym miało mu zostać wszczepione sztuczne serce z velocytanium? Aha, od velocity pewnie. Dobra. Natychmiast się zgodził, po czym uciekł i zaczął się ukrywać. Znany jest teraz jako cardio i potrafi biegać szybciej oraz na dłuższe dystanse niż ktokolwiek inny. Ja sobie wybaczcie, że się aż zapowietrzyłem. Ale bez przesady, czy Flash, Quicksilver, którykolwiek z tych turboszybkich bohaterów, musi się martwić o kondykę. Oni tam są w stanie odkrążyć planety czasami. No, dobra, nieważne. Dlaczego nie kiepsko? 60-60. To się, no, to się rozumie samo przez się. Jest ścigany przez członków Spark, którzy chcą dokończyć swoje eksperymenty. Muszą jednak najpierw dogonić bohater. Czyli, aha, oni wykonali usługę, a ten spieprzył. I jeszcze bohater na 100%. Okej, pod warunkiem, że chcieli na nim przeprowadzić jakieś złe eksperymenty, czyniąc z niego, nie wiem, żywą broń. Żołnierza, który zawsze biegnie do celu i nigdy się nie męczy. Na przykład. To wtedy ucieczka, spoko, to jest bohaterski czyn. Ale jak tak, no to... No trochę i w konia zrobił, nie? No pytanie, co znaczy dokończyć eksperymenty. Dobra, czy dodatkowe tabletki? Coraz bliżej do ulepszenia, ale jeszcze chyba trochę daleko. No coś tutaj jeszcze? Lodóweczka może? Jakiś papu? Nic. Może, ej, ale szczerze, krótki dystans, może jednak strzelba, przetestujmy to wreszcie, bo jeszcze całą grę przejdę bez wypalenia ani strzał. Teksturka? No. Jak widać. Troszeczkę połyskuje, nie? Ale dobra, nie istotne tak naprawdę, serio, to totalnie w ogóle nie przeszkadza w immersji. Ale brudny ekran. Dobra, pozwól, że przyczepię jeszcze, ale faktycznie nie ma co kłócać.
Ale z drugiej strony, aby było ulepszenie pozwalające kucać i poruszać się szybciej, to inwestuję w to. Ej, dobra, już chyba mam wystarczająco nożyczek, żeby doprawić delikatnie moją rurkę. Pytanie, czy tam było coś o jednoczesnym naprawieniu rury? Ej, kurde, sprawdzę. Kurde, zresztą, że za mało. Połowa dopiero. Będzie chyba najbardziej deficytowy towar w całej grze. Przynajmniej na tym pierwszym jej etapie. Jeszcze najpierw z tłumikiem by się przydała. Dobra, taśma. No fajnie, ale czy masz może nożyczki? Nawet lepiej, jak na moje. Nawet lepiej. Czy to jest policyjna odznaka? Nie. Nie. Ale to by delikatnie tłumaczyło te trzy pociski do Magnum. Bodajże Magnum. Raczej moja znajomość na temat broni ogranicza się do Call of Duty, Battlefielda, no i wszystkich gier, gdzie jest broń palna. Więc niewiele, serio. Na strzelnicy ostatnio byłem dopiero pierwszy raz w życiu. I też nadmiennie strzelaliśmy ślepakami, tak naprawdę. Jakby ktoś nie wiedział. Ostra amunicja miałaby zdecydowanie większy odrzut, z tego co wiem. Chyba ich zgubiłyśmy. Tak. Udało nam się. Dobra. Spójrz na to. Co, przynajmniej chciały rozbić obozy albo coś? Ale to może nie jest najlepsza okolica w sumie. To jedna z nich. Ale to nie była Abby. Krótko idzie temat. Jordan, Isaac wysłał nas na 2 tygodnie do stacji telewizyjnej. W okolicy widziano bliznę. Masz tu coś na zachętę, Lia. Stacja telewizyjna. Myślisz, że wciąż tam jest? Trzeba się przekonać. No właśnie, może na tym przesłuchaniu. Gdzieś przy tych wysokich budynkach. Czyli tam. No, tam się może roić od zarażonych. Okej. Znajdźmy Lię. I zabijmy ją, tak? Taki jest plan, rozumiem. Nie, odnośnie przesłuchania, to może tamtych dwóch, których rzekomo przesłuchiwał i torturował, pewnikiem też, Tommy, może tamci wyśpiewali, że są w stacji telewizyjnej, dlatego uniknął tych patroli teraz. Bo jeśli po prostu dowiedział się tyle co my, czyli niewiele, no to ten patrol powinien go capnąć. To nie miało chyba miejsca aż tak szybko wszystko. No ale dobra. Nie, kiedyś Ellie po prostu zeskakując złamie sobie nogę i dopadną ją przez to biegacze. To będzie jeszcze lepszy twist scenariusza niż śmierć Joela. Serio. Co? Myślałam, że mam przejebane. A czemu zamknięte? Dzięki za pomoc, tak w ogóle. Wiadomo. Przejdę? Nie. Chyba, że... No, czemu by nie tędy? Tylko oczywiście nic. A więc to właśnie wilki. Uzbrojeni po zęby. No, to prawda. Każdy miał jedną sztukę broni, z tego co widziałem. Tommy mówił, że to możliwe. Chcesz się wycofać? Nie. Ale póki co warto przypomnieć, że jeżeli... No inaczej, grupa ocalałych. Może nawet bardzo liczna. Paru próbowało mnie wykurzyć z kryjówki. Ilu? Ale jednak, no sporo osób już padło trupem tutaj. Czuję, że było ich więcej. Jak tylko odkryją, że zwiałyśmy ze szkoły i że zabiłyśmy ich przyjaciół, zaroi się tu od grup poszukiwawczych. Cholera, to mają rację. No chyba, że najpierw wybijemy ich wszystkich. Nie wierzę, że nas tak po prostu zaatakowali. Oni nie są tacy jak my. A gdybyśmy były uchodźczyniami? Gdybyśmy, nie wiem... Jakby nie patrzeć, pułapka zaatakowała konia. Ogólnie Rest in Peace, gwiazdka. Nie? Biedny konik. No chyba, że to przeżył. Nie, dobra, a serio, przeczeszmy, bo podejrzewam, że jak już ktoś tutaj wyskoczy, to będzie cutscenka specjalna. Poszukiwanie znajdźki. Nie, i krzaki nie do sforsowania. No, kolejny raz. W sytuacji zagrożenia życia, ale bym grzał przez te krzaki. Więc Ellie też powinna, ale... Nie. W żaden sposób to nie psuje imersji. No, ale to może ją poprawić. Czy w tym basenie jest woda? Czy wy myślicie o tym samym co ja? No trochę jej mało.
I w sumie mokre ciuchy nie są ale totalnie potrzebne, ale to jest tylko gra, to warto sprawdzić. Chyba, że zaprotestuję jawnie. Znaczy nie, oczywiście chcę wskoczyć, po prostu przeczesuję jeszcze okoliczne leżaczki. Nie ma nic. To dzida? No. I cała mokra. Ej, można się czołgać pod wodą. Czyli w tym momencie jestem totalnie niewidoczny, tak? Rozumiem. Dobra, to znaczy, że czeka na spływanie. Dina, a ty? Może nie w tych okolicznościach, ale zobaczmy, jak szybko Ellie wyschnie. O ile wyschnie, oczywiście. Ale pytanie, czy chlupotanie w butach wzbudzi atencję przeciwników? No, cholera wie, zobaczymy. I mamy eksperyment. Dobra, biegnę, to może Ellie wyschnie po drodze. Nie wiem. Podejrzewam, bo mieli może tylko spinę z Joelem. Może. Znaczy, raczej nikt, kto przeżył do tej pory, nie jest aż tak bardzo głupi. Nie może mieć aż tyle szczęścia. Po prostu nie was szukali, więc puścili was wolno. Znaczy, spuścili na mnie zły łomot. Ten koleś Jordan kopnął mnie w twarz. Tak, ale dlaczego nie poszli dalej? To nie jest ważne. Znaczy, zabili Joela, no. Tylko pytanie, co zrobił Joel? Może coś, czego nie widzieliśmy w jedynce. Jak na naprawdę... imię dziewczyna z notatki? Lia. Ze stacji telewizyjnej? A. Lia. Czy to ona miała... to ona nosiła warkocz? Nie. Jedyne, co pamiętam, to to, że wyła z rozpaczy, kiedy pociąłam tego sadystycznego gnojka. Ciekawe, czy w tych budynkach coś zostało. Zawsze się coś zostawia. No znaczy, że chwilę temu tutaj byli. To co zamierzamy z nią zrobić? Z Lią. Dowiemy się, co wie. Dowiemy się, gdzie są pozostali. To na początek. Nie mówię, że przesłuchanie i tortury. Czego to zrobili? Ta. Mecenaska Kinard. Czy coś tutaj przypomina ci, co opowiadał o sobie Joel? Kurde, trochę nie wygląda jak mecenaska. Nie bardzo. Czy jest szansa, że robił rzeczy, o których nie wiesz? Pewnie. Nie był skłonny do zwierzeń. Ciekawe, czy Tommy coś z tego rozumie. Pewnie wie więcej o ludziach, z którymi Joel miał do czynienia. Nie patrzę, jaką supermocą jest... znaczy, jaką supermoc posiada pani prawnik, czy tam... no, genialna prawniczka w sumie. Ma czarny pas wagi, bla bla bla. Ej, nie, nie ma supermocy. Bez 180 i krzepa 40, a gościu, który ma niewyczerpującą się wytrzymałość przy biegach, ma 60. Teraz czarny pas z Fajkido. Na 4 dyszki. Fajnie. Coś nie wierzę w te stacy. Nie wydają się bardzo miarodajne. Aha, ale to troszeczkę jak ten, jak... powiedzmy, kręcić nosem, że... Pikachu na Tazosach miał 9, czy tam mało w ataku, czy coś. No, nie ma sensu po prostu. To jest rzecz totalnie wymyślona. A notabene nawet w tą grę karcianą tutaj nie może zagrać, więc nie ma o co kruszyć kopii autentycznie. Dobra, mam... ej, właśnie, czy mamy mapę tego rejonu? Nie, ej, straciliśmy mapę, bo nie mamy konia. I tą oto smutną informacją, kochani, ja ten odcinek skończę, zaraz siadam do nagrywania następnego. Trzymajcie się, wielkie dzięki za oglądanie, pozdro, cześć, hej!